Hej, cześć, siemaneczko wam wszystkim w kolejnym odcinku z przedstawiania postaci z LEGO Batmana Trójki, poza Gotham. No i tak, w tym odcinku pokażę wam Sinestro. Ogółem tutaj nie chodzi mi o postać Sinestro, tylko po prostu o pokazanie wam umiejętności latarni. I tak wybrałem do tego Sinestra, więc prezentuje się on mniej więcej w ten sposób. Żółty, no tak, bo jest żółta latarnia przecież. Dobra. No i tak, całkiem fajna postać. No i co on tutaj potrafi? Potrafi kopać. Każda latarnia ma swój inny styl kopania. Tutaj widzicie, mamy taką rączkę, więc bardzo fajnie. Dalej, czy on potrafi coś robić w wodzie? W sumie sam nie wiem, ale to wypróbujemy. Nie, on potrafi tylko normalnie pływać. Latać potrafi, to jest wiadome. A więc tak, tak na speedzie wygląda. I co my jeszcze tutaj mamy? Taki super, taki atak pająka z ziemi, a z ziemi do dołu pcha. Tak wygląda. Okej, można normalnie strzelać sobie w ten sposób, przybliżę może troszeczkę i... O, tak to wygląda mniej więcej. Już dalej nie mogę przybliżyć, ale okej, tak to się prezentuje. No i tak, co my tutaj jeszcze mamy? Jeszcze możemy tutaj mieć laser. Mniej więcej takie coś. Super ciosu takiego nie widać. Dobra. Tak, buduję, ale to budowanie pokazywałem, bo każda postać tak samo buduje. Jeszcze raz możemy sobie coś wykopać, taka jak tu widzicie, no, rączka. Czy coś takiego. Tak to mniej więcej wygląda. No i co? Chyba tyle. Tak mi się wydaje. Jeszcze raz wszystko. Strzelanie. Takie coś, a skoku z góry nie było, a nie był. Zwykły atak to zobaczmy na przykład nad czymś tutaj. A bo teraz to atakuje jak trzeba. I tyle. A więc okej, subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się i cześć!